No, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku, gdzie mamy dużo kartonów. W kolejnym odcinku Alexa. Niespodziewanie, co nie? Bo wiadomo, nie myślałem, że ten Alex będzie dłuższy. Myślałem, że zniszczenie hybrydy to będzie koniec gry. A jednak jeszcze dostaliśmy jakąby misję zjednoczenia wszystkich tak naprawdę. Dobra, idziemy najpierw do Hortu. Zobaczymy, co Reinwald powie nam na to. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Na razie tak. Książę nie żyje. Jaką miał Laren? Loren? Nie, jaką miał. Już zapomniałem, tych co zabiję. Zardoma oszczędziliśmy. Torad oczywiście dołączył. Tu ktoś stoi, nie wiem kto. Karl. Dobra, to się tam módl. Według najnowszych wieści z Lodowego Pałacu, hybryda nie jest już zagrożeniem. Z pewnością ucieszyły was te wieści. Mam nadzieję, że naprawdę oznacza to zakończenie konfliktów, a nie zmianę wroga na którąś z pozostałych frakcji. Hybryda wciąż żyje, ale od teraz będzie służyć wolnym ludziom. Służyć wolnym ludziom? Trudno mi w to uwierzyć. Przyjął dawkę many, która zmieniła jego postrzeganie rzeczywistości. Many? Tego przetworzonego eleksu, który wytwarzają berserkowie, i to wpłynęło na hybrydę? Odzyskał sumienie i jest zdolny do empatii. Teraz postrzega więcej. I to berserkowie wpadli na ten plan? To naprawdę niesamowite. To naprawdę dobre wieści. Kalan wskazuje drogę nam wszystkim. To kleryk okazał się wybawcą Magalana. Świat pozna twoje imię. Niech Kalan cię strzeże. Niechaj pamięć o twoim imieniu przetrwa wieki. Nie mam kolejnych A ty wiesz, kolego, że my tutaj zginiemy, jak nie dołączycie. Okej, okay, mamy cały nasz obóz. Trzeba wejść teraz do miasta pod kopułą. Ja pierdzielę, to jest taki finał, taki wiem, trochę inny, bo finał jakby był zabij pokonując hybrydę. Czemu wy to robicie? Co te potwory tu robią w ogóle, nie? No, ciekawi mnie to, wiecie? Bardzo mnie to ciekawi. Chyba jej skrzynki Katie nie otworzyliśmy. Pamiętam, że chyba miałem jeszcze skrzynkę Katie otworzyć, ale teraz to już nie ma znaczenia. Czemu mam iść tutaj? Nie tylko w Ksakorze wszystko się zmienia. Abessa to teraz pole bitwy. Hybryda się zmienia. Mana, którą przyjął, zaczyna zmieniać jego sposób myślenia. Stał się bardziej pokojowy. Czy to oznacza koniec walki z Albami? Niezupełnie. Wielu z nich jeszcze nie wie, co się szykuje. Mam nadzieję, że wkrótce zapanuje pokój. To tylko kwestia czasu. Dobrze. W takim razie lepiej zadbać o to, byśmy wszyscy doczekali tej chwili. Uważaj na siebie. Nie, nie będę mówił mu o stowarzyszeniu, bo sam do niego dołączyłem. Dobra, pogadamy jeszcze z nimi. Z głównymi nimi naszymi tymi, a potem pójdziemy do naszego obozu i wtedy pewnie zakończymy naszą miniserię. Część serii jakby na finał, finał. Jeju. Wiecie, czasem mam tak, że po prostu jeżeli jesteś ponad, to robię to jako dodatkowy odcinek, no ale tutaj nie masz nóg. Tutaj dla mnie po prostu całość to jest finałem. Dobra, jest William. Aha, bo William pewnie zastąpi miejsce książę, bo książę zginął. Ej, ty.
Musimy pogadać. Czego chcesz? Krąży plotka, że byłeś z hybrydą w lodowym pałacu. Takie plotki często okazują się prawdą. Czy to prawda? Jeżeli to prawda. Jeśli człowiek, który zabił hybrydę, nie ma w planach obalenia innych władców Magalana. Hybryda był skażony maną. Teraz pracuje dla nas. Nawet dla ciebie. Maną? Karmisz go magią berserków? Możesz mu zaufać? Był szalony jeszcze zanim zacząłeś go tym faszerować. Będziesz musiał się z tym pogodzić. Nie muszę się z niczym godzić. Byłoby bezpieczniej, gdybyś nie wyszedł stąd żywy. Co ty tu kurwa robisz? Odpie... Zabiję cię! Mogę go szczerze nie zabijać. O Jezu, czyli on jest naszym... Cały towar jest naszym wrogiem. Co ty tu kurwa dorwę? Zabiję cię! Czyli Tavar stał się naszym wrogiem. Co smutne, nie? Z jednej strony, bo jednak współgramy dla dobra, nie? Ale no wszystkich nie przekonasz. Przepraszam, Boże, Boże, jak przepraszam. Odbiło mi się, nawet nie pomyślałem, że jestem jeszcze na odcinku. Słyszałem, że jesteś sprawcą ataku na Lodowy Pałac. Tak. To dobra wiadomość dla całego Magalana. Co się stało z hybrydą? Rozmawiałem z hybrydą. Jest gotowy do negocjacji. Pomysł pielgrzyma polegający na użyciu many zadziałał. Mana sprawiła, że hybryda się zmienia. Zaczyna odczuwać emocje. Jest gotowa do negocjacji z wolnymi ludźmi. Może uda wam się współpracować? A więc to prawda. To więcej niż mogliśmy sobie wymarzyć. Dzięki tobie jesteśmy wolni. Berserkowie są twoimi dłużnikami. Przywrócimy Magalana do dawnej świetności z twoim imieniem na ustach. Niechaj wszyscy sławią twoje imię. Nie używaj tego. To nie miejsce na te... Wszystkich jakby, no dobra, trochę ludzi poginęło. Szkoda. Ale teraz zobaczymy, co z naszymi tutaj sojusznikami w tym. Co oni decydują? Zouza będzie mnie lubić? Jeżeli jest cały towar jest moim wrogiem? Ciekawe. Niepokonany hybryda. Wszechmocny i wszechwiedzący. Teraz mam pewność. Hybryda jest wszechmocny. Poprowadzi nas ku przyszłości. Hybryda się zmienił. Widać różnicę w jego zachowaniu. To, co osiągnąłeś, robi wrażenie. Jesteś zdeterminowany i skuteczny. Masz bystry umysł. Widać to na pierwszy rzut oka, dowódco. Widzę w tobie dowódcę, którym byłeś kiedyś. Jest jeszcze dla ciebie nadzieja. Sprawdźmy, czy potrafisz odnaleźć w sobie dawną siłę. Doniesienia z Ksakoru są dość niepokojące. Powiesz mi, o co chodzi? Hybryda żyje, ale jego rola się odwróciła. Będzie współpracował z wolnymi ludźmi i pomoże nam budować przyszłość. Mam uwierzyć w to, że Albowie nagle staną się życzliwi i skorzy do pomocy? Albowie wciąż patrolują teren. Widziałem ich ledwie kilka godzin temu. Tak. Czas, by się skończył opierać się ich planom. Tylko hybryda i wybrani przetrwają to, co ma nadejść. Powinieneś zająć się umacnianiem obrony. Będzie ci potrzebna wobec nadciągającej burzy. Jakiej burzy? Z kim mamy walczyć? Hybryda ewoluował ponad nas wszystkich. Dzięki swym zdolnościom odkrył zagrażające nam niebezpieczeństwo. Wierzysz mu? Tak. Wybrałeś mnie na przywódcę matecznika. Teraz musicie postępować zgodnie z moją wolą. Cóż, jakoś mnie to nie przeraża.
Nie pozostaje nam nic innego, jak się dostosować. Wiedziałem, że tylko ty odnajdziesz w tym wszystkim jakiś sens. Wiedziałem to wcześniej od innych. Matecznik powstał, by cię wspierać. Razem stawimy czoła nadchodzącej burzy. Ja pierdziele, ekspa dostajemy za free. Może zrobię sobie jeszcze achievement poza już nagraniem. Na klerytka na pełnym poziomie. A ty nic nie powiesz mi. A gdybym powiedział, że z księciem? Tak, tak, zabierzmy się do roboty. Nie żyję. Mam tylko nadzieję, że wiesz, w jakie gówno się pakujesz. Nie przywykłam do tego. Podróżowałeś też z innymi? Od kiedy opuściłem Psakor? Nie, kiedy byłeś kontrolowanym przez Eleksrobotem, otoczonym innymi kontrolowanymi przez Eleksrobotami. Ale z ciebie dureń. Idziemy się pieprzyć, czy nie? Jeśli mówisz serio, to... jasne. Jeśli mówię serio, ty wiesz, jak zepsuć nastrój. Na co czekasz? Nie licz na to, że odwalę za ciebie całą robotę. Skąd ta mina? Jaka mina? Bądź szczery, nie masz pojęcia, co się właściwie dzieje, prawda? A co się stało? Wszystko się zjebało. Lepiej szybko podejmij decyzję. Masz zamiar wykonać jakiś ruch, czy będziesz tak stać, dopóki się nie znudzę i sobie nie pójdę? Chyba muszę wykonać jakiś ruch. Chyba byście woleli, żeby być z Kają, ale Zouza jest... Naprawdę to zrobiłeś? Ten dziwny Alp faktycznie nie żyje? Nie. Hybryda żyje, ale poddał mi się. Okazałeś mu litość? Dlaczego go nie zabiłeś? Widać, jesteś twardsza niż książę. Cholera. Nie wiem, co ten Bóg dla nich robi, ale pomaga klerykom w walce. Można by pomyśleć, że są banitami. Musi być ich więcej. No już się nie prześpię z Kają, ale Zowa jest szalona, a ja jestem też szalony, jestem bez serca. Dobra, jakbym są, kurde, moja zbroja. Teraz wyglądam trochę, wiecie, nago. Dobra, idziemy dalej. Śmiesznie. Sorry Kaja, jakbyś była szybciej, to pewnie by to było z tobą. Chociaż Zauza była taka, była bardziej... Kaja była dobry na sojusznik. No różnie to, różnie moje są te. Niesamowite, ile jest w stanie zdziałać jeden człowiek. Pokonałeś hybrydę. Pokazałeś jej, czym są emocje. Ciekawe, co się teraz wydarzy. Czy kiedy wspólny wróg zniknął, frakcje się zjednoczą? Co stanie się z hybrydą? Z chęcią się dowiem. Bez względu na to, co się jeszcze wydarzy, właśnie stałeś się częścią historii Magalana. Jesteś interesującym człowiekiem. Skrywasz wiele sekretów. To oczywiste. Podróżowanie z tobą powinno być pouczające. Widzę, że masz się dobrze. Co z hybrydą? Przekonałem go, by zmienił zdanie. Przestanie niszczyć i zacznie współpracować z mieszkańcami Magalana. Będzie służył dobru. To znaczy, że Torelt przez cały czas miał rację. Któż mógłby przypuszczać? To koniec. To my zadecydujemy, jaka będzie nasza przyszłość. Nie wolno nam zmarnować tej szansy. Ty i Zouza jesteście parą? Tak. Ach, cóż, to chyba dobry wybór. Jesteście siebie warci. Kurde, też mi smutno, bo ona też taka... Ciężki wybór, nie? Muszę... Aha. Zagubiona owieczka okazała się wilkiem. Może i nie jesteś berserkiem, ale pokonałeś hybrydę. Zabrnąłeś daleko. Co planujesz teraz zrobić? Pozwolisz wolnym ludziom żyć w pokoju? Tak. Hybryda pomoże nam zapanować nad pozostałymi Albami. Twoja odwaga odmieniła świat. Magalan jest twoim dłużnikiem. Chylę przed tobą czoło w imieniu wszystkich wolnych ludzi. Wiecie co, zapiszę sobie tutaj na zapis 2, cofnę sobie do zapisu 4, chcę zobaczyć, a co jeżeli byłbym z Kają? Co?
zabić, kurde, wszystkie moje. Kaja. Widzę, że masz się dobrze. To koniec. To my zadecydujemy, jaka będzie nasz. Nie wolno ty i Zoe. Ej, nie tutaj. Trzy. Za wolno cofnąłem. A, za, jeszcze przed gadaniem z Zozą. Chcę zobaczyć, jak to będzie tutaj. Czekajcie, to jest moje... Nie. Świetnie to rozumiem. Całe życie musiałam walczyć. Czekaj, bo nie, kurde, skałem, bo teraz... Nie spojrzałem, co ona gadała, w ogóle gadała inną kwestię. Chcę zobaczyć tą kwestię, tak? I wybierzemy, kogo wolimy. Czy Zozę? Chociaż Zoza taka se... Chociaż ta jest taka ładniejsza, moim zdaniem. Twoje zachowanie mnie martwi. Czuję się, jakbym rozmawiała z maszyną. Zacznij dopuszczać do siebie uczucia. Dzięki nim możesz stać się silniejszy. Zrozum to. W przeciwnym razie będziemy musieli się rozdzielić. Hej, zastanawiałeś się, co się stanie, gdy to wszystko wreszcie się skończy? Nie. Świetnie to rozumiem. Całe życie musiałam walczyć. Zastanawiać się, co mnie czeka. By przetrwać na Magalanie, trzeba być silnym i skupić się na zagrożeniach. Tak. Trzeba uważnie dobierać przyjaciół. Nie. Nie tylko ze względu na własne dobro. To przyjaciele i towarzysze nadają sens naszemu życiu i całej tej walce. Wiele osób myśli podobnie. Wiara w relacje sprawia, że zastanawiasz się, co będzie, gdy wojna się skończy. Czy pozostaniecie sobie bliscy? To zależy od wyzwań, które mogą się pojawić. Tak, ale nie wszystko zależy tylko od tego. Jak to? A jest coś więcej? Zrozumiałeś. Wsłuchaj się w swoje uczucia. Jesteśmy dla siebie odpowiedni. Przyszłość nas nie rozdzieli. Cieszę się, że tak o tym myślisz. Tak, ale... ja... Porozmawiajmy o tym w cztery oczy. Lepiej, by nikt nam nie przeszkadzał? Tak. Powinniśmy. Teraz my jesteśmy... Ale to jest śmieszne. Kiedy się poznaliśmy, nie byłam pewna, co o tobie myśleć. Cwaniak, kolejny rządny zysku, oportunista. No i popatrz, nie spodziewałam się, że dojdziemy aż tu. Ja też nie. Co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu? Nie chodzi mi o otoczenie, tylko o etap naszej relacji, nasze uczucia. Tak. Nie sądziłem, że tak się do siebie zbliżymy. Nie martw się, jak na Alba całkiem nieźle ci idzie. Dasz radę. Bardziej romantyczne, bardziej mi pasuje ta scena. Widzę, że masz się dobrze. Co z to... A zobaczymy, co ona powie teraz. Co teraz Kaja mi odpowie na to, że jesteśmy parą z tą... Dobra, zostawię tak, jest, nie chce mi się, to tam nie ma dla mnie dużego znaczenia. Ale kurde, ciekawie, co? A gdybym powiedział, że nie żyje... Mam tylko... Pieprzysz ją? Pytasz, czy jesteśmy w... W związku? Kurna, pytałam tylko, czy ostatnio dziurkowałeś, ale spoko, powodzenia. Naprawdę to zrobiłeś? Ten dziwny Alp faktycznie nie żyje? Nie. Dobra, walić Zozę. Ona jest tak brzydko... Wszyscy mnie lubicie, ja wiem. I love you, I love you. Bierzemy Kaję. Kaja lepsza. To już wiemy. Zobaczymy, co powie tu kolega nasz. No i jak poszło? Zrobiłeś, co trzeba, tak? Tak. Pokonałem hybrydę. Tak. Odmieniłem hybrydę. Jednak trochę czasu jeszcze upłynie, zanim zaakceptuję swoją nową rolę obrońcy Magalana. Nie wiem czemu, ale od razu jak cię zobaczyłem, wiedziałem, że dasz radę. Naprawdę?
No dobra, jeśli mam być szczery, to pomyślałem raczej... No właśnie, no właśnie. Tupek? Ale jak się okazało, jesteś w porządku. Nie tylko przesądziłeś o losie wojny, ale też słuchałeś zwykłych ludzi. Niech tam sobie mówią, co chcą. Moim zdaniem, jesteś okej. Dobrze wiedzieć. Większego komplementu ode mnie nie usłyszysz, frajerze. Wojna się skończyła, ale przyszłość okazała się niepewna. Każdy, kto miał swój udział, pisał własną historię. Duras, odważny i honorowy, skorzystał z szansy, za okazję oferowała mu Goliat, poświęcił swoje życie obronie słabszych. O kurde, teraz mamy prawdziwy finał. Sprawiedliwie w rozmowie podejście do jego przewinienia pozwoliło mu uniknąć kary. Dostał drugą szansę, którą chętnie oddawał też innych. Ragnar pogodził się z tym, że morderca Askora uciekł. Zamknął do sprawy, a Duras mógł kontynuować swoją drogę. O kurde. Miasto pod kopułem. Alois, wicerenegat miasta pod kopułem, stoczył tyle wojen, że trudno było mu odnaleźć spokój. Kurde, co jest? To jest wszystko pewnie zależne od tego, co żeśmy wybrali. Kiedy przydzielono go do nadzorowania miasta po raz pierwszy, poczuł, że nalazł sens w życiu. Wiedział, że władza często nie idzie w parze z sympatią. Był przygotowany do podejmowania trudnych decyzji. Alois, mimo sędziowego wieku, zarządzał miastem pod kopułem aż do swojej śmierci. No, miło. Folk. Tego też Folk zrezygnował z towarzystwa i odsunął się od ludzi. Z daleka od widma straty spisał swą wiedzę, tworząc przewodnik po Magellanie od przeszłości do teraźniejszości. Wysoko zaawansowany robot w ludzkiej komorze, jego twórca dołożył wszelkich starań, by dostarczyć go w dociekliwy umysł. Dostrzeżenie zalet towarzyszy sprawiało, że Folk z łatwością zyskiwał przyjaciół, co często kończyło się smutno, ponieważ gdy jego kompanii starzeli się i umierali, on nadal żył. Boże, to jest całe taka przyszłość. Ragnar prosił Jaxa o pomoc z żywnością, jakie niosła są codzienne z wyzwaniami. Goliat, codzienność, a ja jedzenie, w ogóle pomyślałem o jedzeniu. Dostrzegał potencjał Jaxa jako osoby z zewnątrz, Ragnar zwrócił się do niego o pomoc w rozwiązywaniu kłopotliwych sytuacji w mieście. U mieszkańców Goliat obowiązuje prawo berserków, nie wszyscy jednak traktują je tak samo. Dla jednych przestrzeganie go jest kluczem do ocalenia planety, inni uważają za relikt przeszłości. No teraz tak. Oblegany przez banitów albo naczelnik Ragnar czuł się odpowiedzialny za przyszłość Danów. W magii znaleźli sposób, by zaradzić. Naczelnik Ragnar pozostał niezłomy do końca, zaciekle bronił Edanu i za pomocą wszechser starał się przywrócić Magellanowi życie. O kurde, sorry, ale czytam nie szybko. Serce Konrada zawsze należało tylko do kleryków. Big Bang nigdy nie było bombą, na którą czekał książę. To był robot stworzony, by zgładzić banitów. Jezu. Dobrze, po zdradzie, jaki dopuścił księcia, czekało go ostatecznie poświęcenie. Zginął, broniąc Ignadonu. Przecież Konrad zginął przeze mnie. To pojawienie się hybrydy elektorzy przeforsowali swe rządy w lodowym połocu. Okej. Według polityk po tym, jak elektorzy przeli pałacem, pierwszy elektor Tarek przestrzegał dyrektywy jedynie na wyraźny rozkaz hybrydy. I sorry, że tak szybko czytam. Pomimo licznych konfliktów w lewym pałacu, tylko nieliczni Albowie wątpili w to, że Xakor powinien kontrolować cały Magellan. Nie zakończyło jednak konfliktów w Xakorze. Albowie, którzy nie chcą zaakceptować przewrotu w lodowym parze, będą umierać, dopóki ostatni z nich nie uzna nowego zwierzchnictwa. Jezu, się dzieje. Pozornie zdawał się być kolejnym przegranym, którego pozbyły jednak jego czynów emanowała ogromna inteligencja i siła. Boże. Nie nadążam za czytaniem, tak szybko to przeloty. Być może rzeczywiście, jednakkolwiek dziwnie to brzmi, Ark odnalazł w swoich kanibalistycznych uczuciach coś, co go zainspirowało. Trzeba wchodzić w nim zmiany. I co teraz? Halo? To jeszcze nie wszystkie informacje. O! Cenie wyższych klerytyków zamieszkujących katedrę w Hort w Ignadonie. I co dalej? Teraz tak długo czekamy? Bitwa o Ignadon była czymś znacznie więcej niż tylko walką o twierdzę. Tu rozegrała się przyszłość Magellana. Klerycy czcili Ulbricha jako swego oswojiciela jeszcze długo po jego śmierci, czyli już umarł, okej? Okay?
Tarot był duchownym przywódcą berserków, mimo iż prowadził życie z dala od nich. Badając dane, Thorald skodyfikował prawo berserków i zgromadził ogromną wiedzę o Eleksie. Nawet mimo fiaski eksperymentu z użyciem Eleksu, Thorald kontynuował walkę dla dobra wszystkich wolnych ludzi. Jezu. Z początku Jacksa śmiały plan Thoralda miał szansę zrealizowany. Udało się pokonać hybrydę i położyć kres bestialskiemu zabijaniu ludzi w konwerterach. Ja czuję, że to jest w ogóle po prostu. W końcu wojny William sprawował nadzór nad codziennymi banitów w towarskim forcie. Decyzją podjętą w lodowym pałacu Jack skazał się na to, że William ogłosił się naczelnym wrogiem banitów, a fort stał się dla niego jeszcze bardziej niebezpieczny niż zwykle. Po starannym, zaplanowanym przejęciu fortu książę podzielił się obowiązkami ze swoją siostrą Zołzą. Aha, to jest ogólnie historia przedstawiona i końcówka ich żywota. Która na pewno była władza i zysk, pilnowałby jej, nie był w stanie odebrać nikt oczywiście. Książę nie mógł zaakceptować decyzji Jacksa, by rozpoczął współpracę z hybrydą i zakazał mu wstępu do towaru pod karą śmierci. A jeszcze zginął, nie wiem czy ktoś wie. Logan bezwzględny, widzony i siejący, być może jeden taki w stanie zapanować nad towarem. Będę na to, kim był za życia, jego śmierć zasmuciła jedynie nielicznych. Wiele widzi w nim maszynę służącego drona, jednak ci, którzy stali jego boku na polu, wiedzieli, że to jest zbyt czymś więcej niż robotem, który bez wątpienia to kreatura przyszłości Magellana. Po naprawie systemu stał się nierozłącznym towarzyszem Jacksa i wiernie podążał za nim na terytorium wolnych ludzi. Co, że co, ciężko czytać tak szybko. Nie ma pewności co do tego, jaka część programów została uszkoleniona, oczywiście, jednak czytajcie też, bo ja nie nadążam. Separatyści sprzeciwili się rządom eleksatorów, nie przestali jednak być elbami, dlatego nie mogło być mowy o zgodzie pomiędzy nimi a wolnymi ludźmi. Okej. Okay. Wając pomocy wolnym ludziom, separatyści wycofali się z bitwy o Xakor. Nie zabiłem ich, więc... Zoza była samodzielnym i silnym wojownikiem, niestety w szowinistycznym świecie fortu jej umiejętności bagatelizowano, pozostała w cieniu, dopóki nie pojawił się człowiek, który właściwie ocenił jej potencjał. Zoza planowała zdobycie fortu, po kilku latach chlepania biedy gdzieś na pustkowych towarów, nagle znalazł się u szczytu władzy. To wiemy. Na wieść o tym, że cierpi na śmierdochodowy, zdecydowała podjąć się zadania. Jax od razu rozpoznał jej intencje, proponując jej nieco inną ścieżkę. Okej, okay, no to wiemy. Jax, dawniej lojalny dowódca Albów, włączył do kleryków, znajdował się w siłę, tak, to jest taka cała nasza po prostu historia. Tak mi się wydaje, nie? I wszystkich postaci, co się działo. Mówiłem przecież, że Albów była dla wysiłkiem, jednocześnie wyzwaniem, tak. Kalax, historia skąd bardziej znalazła swe rozwiązania na śnieżonych szczytach Abessy. Chip szczepiony Kalaxowi przez hybrydę czynił go jeszcze trudniejszym przeciwnikiem, ściśle wykonującym zlecenia przełożonego. Ktoś nie chce tego słuchać, to przewinijcie. Być samotnikiem wykorzystywanym. Wszyscy umowali jej mocy, miała powody. Czy będzie, że jesteśmy razem? Hehe. Się w czasie, w miarę jak zacieśniała się z nim więź, jej moc rosła. Działa Alex oczywiście. Ona jako jedynie rozumie, czym jest naprawdę Alex, dlatego jej rola w walce przeciwko Albom nabiera coraz większego znaczenia. Jack się odnalazła nie tylko w sposób, że pokochała go. I love you. Jack przysłał na plan Zardoma w nadziei, że dzięki temu uda się przedostać do lodowego. No, nie udało się, bo kolega trochę okłamał nas. Fakt, że Jacksa na zawsze uczynił ich śmiertelnymi wrogami. To Zardom odpowiadał za porażkę eksperymentu przeprowadzonego przez Thoralda. Jego pojawienie się tuż po wybuchu zdecydowanie nie było przypadkowe. To wiemy, jest ja tak szybko czytam. Udało mu się tropiących go łowców, co potrzebował pomocy, ale okazał się niezniszczalny. Ciekawe, czy przeżył.
Jako, że to on zestrzelił, czuł się odpowiedzialny, co wydarzyło się z nim podczas od czasu wypadku. Po tym, jak udało się uratować jego brata, poczuł się odpowiedzialny za rozwolnienie i bardzo zaangażował się w walkę przeciwko Albom. Ciekawe, czy przeżył, czy będzie, że po prostu się poświęcił. Poświęcił się w imieniu ludzi. O, czyli jednak się poświęcił i nie żyje. Dążenia Wartka w pełni oddane przyszłości Ksacharowi, albo zostały wynagrodzone. Wysłał na najwyższe stanowisko w jego rodzinie. Cej! Ale to chyba, ale nikt nie spodziewał, że Wartek... A! Dołączy do separatystów, tak, tak, tak. Po tym jak zradził synów, zobał przed zemstą, uciekł w góry, jego marzenia o władzy zostały zaprzepaszczone, on sam zniknie, zapomniany w momentach historii. Po zbadaniu, które dotąd widział jedynie z kokpitu, Jack stanął około z niedawnymi śmiertelnymi wrogami, teraz oni decydują o jego przyszłości. To jest od początku o historii. Jak to się działo z każdym. Jak na koniec, czy to do tej pory Magellan przyszłość, czy zaułka wyrok, którzy mu zaufali. No, postanowił odkryć prawdę o własnej przyszłości. Jax wiedział, że niebawem w rękach znajdzie się przyszłość, znajdzie się przyszłość całej planety. Bla, bla, bla. Kiedy rozpocznie się nowa era dziejów Magellana. Ciekawią mnie te dzieje. Ja to czuję, że to jest Elex dwójka. Wow. Mamy to, misja ukończona. Wszystko. Prawo berserków jeszcze. Ja wam super dziękuję. Piękna seria była. Mamy wszystko zrobione. Ja sobie pewnie jeszcze po YouTube, po tym... Po odcinku jeszcze coś tu porobię. Pójdę sobie wbić achievementy jakieś, bo mamy kurde potężną ilość punktów. Więc ja was żegnam w serii z tej gry. Nie mogę tutaj usiąść na ziemię, nie wiem czemu, ale mogę gdzieś usiąść. Czekajcie, wejdę do swojej chałupki. Zakończymy to jakoś prawilnie. Myślisz, że wiesz co się dzieje? Nikt tego nie wie. Nie mamy wszystkich części mapy. Ale to nic. A to ja cię wlazłem, ja chcę do domu. To jest właśnie ten czas, kiedy możemy zamknąć te drzwi. Chociaż nie możemy. Jak się czujesz? Życie jest piękne. Lubię tu być z tobą. To my zadecydujemy, jaka będzie nasza przyszłość. Nie wolno nam zmarnować tej szansy. To jest wszystko, co możemy tutaj zrobić. To jest koniec przygody Jaxa. Na razie oczywiście. Nie wiadomo, co w przyszłości, jak w Elexa 2 zagram, bo wiem, że zagram. Przyszłość Magellana będzie w naszych dłoniach, my z Kają i ogólnie tu z naszymi przyjaciółmi. Mapy nie zdobyłem, nie wiem czy zdobędę ją kiedyś sobie sam na swoim takim graniu. Pewnie nie, ale żegnam was serdecznie w tej serii. Do zobaczenia do kolejnych serii na kanale, jednej z najdłuższych serii na kanale. Żegnam, cześć.